Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Januszowej FIFA. Dzisiaj nagrody za Foot Champions. I coś, co wszyscy lubimy najbardziej. Moi drodzy, wczoraj, poza nagraniem, grałem sobie Rivalsy. No, niestety, spadłem do trzeciej ligi, więc musiałem więcej pograć, żeby awansować z powrotem do drugiej. Udało mi się to, ale w międzyczasie musiałem zmienić skład. Nie zmieniłem go jakoś drastycznie, ale skład wygląda na tą chwilę w ten sposób. Lacazette wyleciał ze składu. No, ciężko się gra tą kartą. Naprawdę przy składzie obecnym, który mam, ten Lacazette, no, nie był tym, kogo tam widziałem po prostu. Kupiłem z powrotem Sané. Bernard, fajne pierwsze wrażenie. Tamina super. Ale gościu, który przegrywa naprawdę bardzo, bardzo dużo pojedynków 1 na 1. I to mnie najbardziej bolało. Sané z powrotem wrócił. Już coś tam strzelił. Rashford, jak widzicie, 2 bramki, 2 asysty w 2 meczach. Ale nie ukrywam, że fajnie byłoby trafić coś ciekawego i wzmocnić tą 11, bo ostatnio dramat z tymi nagrodami, dramat z paczkami. Może dzisiaj w końcu coś trafimy ciekawego. Odbieramy nagrody za Division Rivals. Tu bierzemy niewymienne. Ranga. Trzecia udało się wbić. Także w sumie spoko, bo patrząc na to, że za czwartą rangę mieliśmy tam paczki chyba za 15 tysięcy, no to tutaj jest w końcu coś ciekawego. Liga weekendowa. Gold 3. Drużyna tygodnia. Werner, Walker. Najlepsze karty. Zobaczymy, czy uda nam się cokolwiek trafić. No i patrzmy. Player picki. Pierwszy. Nie chciałem go trafić, naprawdę nie chciałem go trafić, bo teraz nie wiem, co zrobić. Mam Semedo, który jest pod De Jonga. Mam niewymiennego Cancelo. I teraz niewymienny Walker. Karta kozacka. Karta po prostu, to jest najlepszy obrońca prawy w tej FIFA w tym momencie. To nie ma w ogóle dwóch zdań. Bierzemy go. Zaraz się będę zastanawiał, co ze składem. Druga. Smalling. Smalling, Walker. To jest przyspieszenie. Albo ten Fab. Fabra. Nie, biorę Smallinga. Smalling, Walker. Kozak. Przechodzimy do paczek. Chociaż wolałbym takiego Walkera trafić na przykład w paczce wymiennej. Ale nie będę narzekał, no to jest... Kozak traf. No, coś pięknego. Przechodzimy do paczek. Pierwsza paczka. To jest chyba za 30 tysięcy. Dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze trafy. Co udało wam się dzisiaj trafić. W pierwszej paczce nic. Dobrze by było cokolwiek trafić, bo naprawdę upgrade składu by się przydał. To jest paczka niewymienna. Więc to sobie zamieniamy na listę transferową i przechodzimy do kolejnej paczki. Druga paczka za 30 tysięcy. I tym razem też nic tutaj nie ma. Ojejku, Milivojewicz. Dobrze, 5 paczek pozostało. 3 paczki za 50 tysięcy, 2 paczki za 35 tysięcy. Lecimy od tych teoretycznie słabszych. Ikony mi dajcie, jakąkolwiek. Jest coś. Bez walkoutu. Gulasz. 8-5 overall. Niech będzie. Kolejna paczka za 35k. Jedziemy. 75 tysięcy na naszym koncie. No, żeby cokolwiek wzmocnić, musielibyśmy naprawdę trafić coś grubego. W tej paczce niestety też się na to nie zanosi. Chyba że jakiś Mendy. Więc ja zamykam oczy i liczmy na to, że coś tutaj poleci. Coś tam się pokazuje. Pozdro do Larica.
Fraxler. Już myślałem o cokolwiek lepszego. Dobrze, druga paczka. Na tom już chcę spojrzeć, zobaczyć, co za diabelstwo się tam kryje w środku. Będą banery co najmniej. Nie co najmniej, tylko banery. Hiszpania, pomijam, nie chcę na to patrzeć. Tragedia. No i Iago Aspas, okej. I ostatnia paczka za 50 tysięcy. Oj, szczęście, niech się uśmiechnie. Jest walkout. Brazylia. Bramkarz. Alisson. Dobra. Cokolwiek przynajmniej. Przynajmniej cokolwiek. Do tego jeszcze Higuain. Alisson. 30 parę tysięcy. Higuain 7. Szaleństwa nie ma. Ale nie wygląda to tragicznie. Trzeba jakoś tego Walkera wkomponować do składu. I lecimy zaraz ze spotkaniem. No ale właśnie, czy na pewno ze spotkaniem? Moi drodzy, jak widzicie, zrobiłem na tym koncie wymianę 81+. Łącznie, przyznam się wam szczerze, zrobiłem ich 5. Miałem koncepcję składu, stwierdziłem, mamy karty niewymienne, więc lecimy z tą wymianą. Może się coś uda trafić. No i to była pierwsza wymiana, którą zrobiłem. Paczka się otwiera. Walkout się pokazuje. Zobaczyłem Senegal. Nie, to nie może być, ale jednak jest, Mane. No i powiem szczerze, ja już byłem mega zadowolony. Mane, który kosztuje pewnie z 300 tysięcy. Trafiony. Za Felipe Andersona jak najbardziej. No ale właśnie. Felipe Anderson. Mane. Dalej mnie nie było stać na zawodnika, którego chciałem, żeby mieć połączenie z Walkerem na lewej obronie. Jak widzicie, to był Kevin De Bruyne. Więc zrobiłem kolejną paczkę. Jak widzicie, kolejny skład przepalony. Kevin De Bruyne był w koncepcyjnym. Stwierdziłem, że może coś trafię. Może uda mi się jakoś uzbierać. Brakowało mi jakieś 5 tysięcy, także niedużo. No i druga paczka. Druga paczka, która była też zrobiona. Również się zaświeciło. Znowu walkout. Zobaczyłem Belgię. Zobaczyłem SPO. I zobaczyłem Manchester City. To byłem po prostu zadowolony jak nigdy wcześniej. Kevin De Bruyne, którego ustawiłem sobie dosłownie 5 minut wcześniej w składzie koncepcyjnym, którego chciałem kupić z rynku transferowego za 385-390 tysięcy. Zrobiłem paczkę, no i wyleciał. Jak dla mnie to było coś niesamowitego. Także jak możecie zobaczyć, już w tym momencie Mane, De Bruyne. A teraz zapraszam was, żebyście zobaczyli, jak ten skład wygląda po tych dwóch trafieniach. No i cóż, moi drodzy, mogę powiedzieć. Naprawdę mega kozackie trafy dzisiaj. Skład jest już przebudowany. Zobaczmy teraz tylko na listę transferową. Na liście transferowej. Sprzedałem ostatnio Bernarda. Tak jak powiedziałem, grało się nim nieźle, ale chłop nie robił przewagi żadnej. Więc tutaj zwykły Felipe Anderson, którego początkowo miałem umieścić w tym składzie, no byłby po prostu od niego lepszy. Przydani Alisson, Lacazette, Sané, Higuain, Gulashi, Hernandez, którego trafiłem w paczce, której nawet nie nagrałem. Rashford za 40 tysięcy, Mendy za 54 tysiące. I to wszystko. Jak widzicie, 117 tysięcy na naszym koncie jest jeszcze. Teraz czas zaprezentować wam nową jedenastkę, którą złożyłem przez dzisiejsze trafy. Myślę, że wygląda to teraz po prostu genialnie. Cóż mogę powiedzieć? Obrona, Semedo, Varane, Longle, do tego Walker, no i Ter Stegen. Dwóch eśpedeków, czyli Fabinho oraz De Jong. Na centralnym środkowym pomocniku ofensywnym Kevin De Bruyne. No i trójka ofensywna, Dembele, Lucas oraz Mane. Ciężko będzie teraz tego Lucasa na pewno wymienić. Tutaj będziemy musieli iść pewnie coś znacznie lepszego. Dajcie mi znać w komentarzach. Co uważacie
kogo bierzemy za ikon sławy. Myślę, że Lukas tutaj jest główną kandydaturą do wymiany. Natomiast jeżeli pod tym materiałem będzie 100 łapek, co u mnie się nie zdarza, to zrobimy ikonę, ale losową. Zrobimy paczkę z ikoną i wtedy zobaczymy. Może szczęście nam coś przyniesie, może nie. A jak nie, to zrobimy coś innego. Zobaczymy. Tak czy inaczej, ja dorzucę sobie tutaj kondycję i idziemy przetestować Division Rivals, ten skład, jak on śmiga. Naprawdę jestem niesamowicie zadowolony, jak ten skład w tym momencie wygląda, bo no ciężko tutaj coś teraz ulepszyć. Ja szukam przeciwnika i widzimy się w meczu. Okej, okay, jest przeciwnik. Akceptujemy i zobaczmy, jak wygląda jego skład. Wow! Road to Glory. No to jak Road to Glory, panie kolego, w tym Firmino, Neymar i tak dalej. Fajnie to wygląda. No u nas nie poświęcamy tyle czasu na skład, więc ten skład nie jest aż taki. No ale będzie to ciekawy sprawdzian na pewno dla tej drużyny. Dobrze, Mane. Lukas zagrywa do Mane. Zobaczmy, co wymyśli Senegalczyk. Dobre odegranie, ale teraz jeszcze Lukas powalczył. Oj, niepotrzebnie zejście. I tutaj na pozycji spalonej już De Bruyne, także mogłem to inaczej rozegrać zdecydowanie, ale jeszcze mamy odbiór piłki. No, Lukas, taki strzał techniczny. Bardziej dla statystyk, niż żeby tutaj cokolwiek krzywdy mojemu przeciwnikowi zrobić. Jeszcze De Bruyne. Zobaczmy dogranie, ale niewiele zabrakło teraz. Kontrola tempa widzę, że jest opanowywana. Zagranie, ale teraz piękne podanie do Neymara. Bardzo ładna akcja mojego przeciwnika, dobre podanie między dwóch obrońców. I mamy 1-0. Będzie ciężko w tym meczu na pewno, widząc jak gra mój przeciwnik. Ale też swoje sytuacje już mieliśmy, więc myślę, że powalczymy. No i teraz tutaj niebezpiecznie. Jeszcze Roberto Firmino, ale Varane to jest obrońca, naprawdę. Chłop robi niesamowitą robotę, już widać tą różnicę, naprawdę. Teraz, żebym za wcześnie nie pochwalił, ale teraz rozklepany. A tak to zawsze jest, pochwaliłem i niestety już tutaj zabrakło. Zabrakło tego kroku. Przegrywamy 2-0. No dobry przeciwnik, cóż mogę powiedzieć, naprawdę dobrze gra, ale połączenie, tak jak mówię, no, w dalszym ciągu nie sprzyja temu, żeby grać w tą FIFA na jakimkolwiek normalnym poziomie, bo te akcje są klejone naprawdę z taką trudnością, że tak to właśnie wygląda. Jest bramka na 2-1, Lukas strzelcem bramki. Dobra asysta od De Bruyne, ale ten strzał też, umówmy się, no był taki nijaki. Powalczył. Depay, Memphis. Ale teraz się zabawili! I jest, Memphis Depay na 2-2. Świetna akcja na małym dystansie. Tutaj pograli chłopaki. No i mamy 2-2. Myślę, że całkiem ciekawa akcja. Nie było tam za bardzo jak zagrać. No ale udało się zmieścić tą piłkę, nawet przy tym delayu. Mamy wyrównanie 2-2. Fajna akcja z naszej strony. Ale jeszcze tutaj przeciwnik rozgrywa. Próbuje coś tutaj skurać. Dobrze, teraz zabrał się Neymar. A, i to będzie bramka. To musiało się tak skończyć, niestety. Odpuściłem przy tym pierwszym przyjęciu Neymara Varanem. Bałem się o rzut karny. No i niestety, tutaj Neymar zdołał się przycisnąć. Uderzył. Z takiej pozycji nie może się mylić, niestety. Mamy 3-2. Ładne teraz zagranie. Werner. I szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, że to wchodzi. Gościu dabuje. Jest chyba lekko psychiczną osobą. Po krótkim słupku ładnie weszło. Czerwony Werner, dzisiejszy za nagrody. No to też miał dobry traf. Ale to nie zmienia faktu, że jest lekko mamebą. Koniec tego spotkania. Przegrywamy 4-2. Tak mówię, no przy tych warunkach nawet nie jestem zły, że przegrałem. Mój przeciwnik grał dobrze.
Wydaje mi się, że miałem lekką przewagę w tym meczu, no statystyki wyrównane. No, ale ciężko się naprawdę gra w tych warunkach, po dzisiejszych trafach, po tym, że mój przeciwnik naprawdę grał solidnie, nawet nie jestem zły. Wczoraj miałem tilta dość mocnego, w momencie kiedy zacząłem grać w Division Rivals i przegrałem kilka spotkań pod rząd i spadłem do ligi trzeciej. W tym momencie nawet jakoś wielkiego wrażenia na mnie to nie zrobiło. 1690 punktów, no mało, strasznie mało. Na pewno coś będę starał się podbić, szczególnie, że teraz muszę dokończyć te icon swapy do jutra. Skład wygląda kosmicznie, naprawdę jestem mega zadowolony, że tak udało się w tak krótkim czasie zupgrade'ować skład. Dużo szczęścia, co prawda, to nie ma o czym w ogóle mówić. No ale fajnie to wygląda. Dajcie łapę w górę pod materiałem, jak ktoś ma subskrypcji, to subskrybujcie i pamiętajcie, piszcie w komentarzach, co mam brać za icon swapy. Bo pamiętajcie, do piątku jest ta seria icon swapów do zrobienia. Jest jeszcze kilka u mnie na koncie do wykonania tych zadań. Także od was zależy, czy się zepnę i zrobię ich więcej, czy też po prostu na Janusza sobie weźmiemy jakąś tam ikonę Guardioli albo nie wiem, kogokolwiek. Tyle. Dzięki za dzisiejszy materiał. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia na live wieczorkiem. Na razie i miłego dnia.